Naszym podstawowym, codziennym narzędziem komunikacji jest głos. Zdawać by się mogło to rzecz tak naturalna, że nie ma się co nad nim zastanawiać. Tymczasem głos to potężne narzędzie komunikacji, ale i potężne narzędzie wpływu, a więc manipulacji. Posłuchajcie, czym tak naprawdę jest głos, jakie jest jego znaczenie, ale przede wszystkim, co zrobić, żeby móc wykorzystywać go w procesie komunikacyjnym. Dzień dobry. Głos to niesamowita rzecz, która wynika z połączenia komunikacji werbalnej z komunikacją niewerbalną. Znajduje się na pograniczu tych dwóch światów, chociaż jak wiecie, ja zawsze powtarzam, że dwa te światy komunikacji werbalnej i niewerbalnej się przenikają, w związku z tym ciężko jest je grubą kreską oddzielać. O czym świadczy właśnie fakt istnienia głosu. Głos to taka rzecz, która kiedy nie ma w nim słów, należy do świata komunikacji niewerbalnej, a kiedy są w nim słowa, należy do komunikacji werbalnej. Jest tak więc łącznikiem. Jest też naszym łącznikiem w komunikacji z innymi gatunkami. Zauważcie, wszystkie ssaki porozumiewają się za pomocą głosu. Jeśli macie w domu kota lub psa, to zauważycie, że zupełnie inaczej szczeka czy miauczy, kiedy jest głodny, kiedy chce się bawić albo kiedy ma ochotę wyjść na spacer. My jako ludzie również najpierw słuchamy w komunikacie głosu, a dopiero potem słuchamy słów. I to, co istotne, to ten komunikat, który płynie z różnych parametrów naszego głosu, czyli jego wysokości, tempa, jego natężenia, jego jakości, jest ważniejszym komunikatem od tego, który jest zawarty w słowach. Mało tego, bardzo często ten komunikat z poziomu niewerbalnego, czyli ten komunikat z głosu, w ogóle zaciera i unieważnia komunikat płynący ze słów. Przykład? Proszę bardzo. Widzicie słowo, którego znaczenie znamy wszyscy. Specjalnie tego słowa nie wymawiam. Zauważcie, że jest to słowo, które ma konotację pozytywną. To znaczy raczej oznacza coś ciekawego, wyjątkowego, niesamowitego. No więc posłuchajcie takiego zdania. Kochanie, rozbiłam samochód. No super! Czy w tym zdaniu wyraziłam zachwyt wyjątkowością sytuacji, czy pokazałam, jak bardzo się cieszę i pokazałam, jak bardzo ta sytuacja jest pozytywna? Nie, bo ta sytuacja pozytywna nie była. Ale o tym, że nie była pozytywna, dowiedzieliście się z dwóch rzeczy. Z kontekstu wypowiedzi, czyli z tego, jak zostało zadane pytanie i jaka padła na nie odpowiedź, oraz z tego, w jaki sposób ja powiedziałam słowo super, które zabrzmiało zupełnie inaczej, niż powiedziałabym super, ależ to był świetny film. Zwróćcie na to uwagę, bo ten przykład obrazuje nam, jak potężna siła tkwi w głosie, w którym zawiera się cały komunikat, jaki mamy do nadania naszemu odbiorcy. Jeżeli komunikat z poziomu niewerbalnego, czyli z głosu, będzie inny niż komunikat werbalny, czyli ze słów, to mózg odbiorcy najpierw zwróci się w tę stronę niewerbalną i ten komunikat uzna za pierwszy, a więc prawdziwy. Tak więc pamiętajcie o tym, żeby być spójnymi, to znaczy mówić takie słowa, które będą jednocześnie mogły być wypowiedziane odpowiednim głosem, odpowiednim tempem i wysokością, bo wszystkie informacje o naszym stanie emocjonalnym, o tym, jak się w danym momencie czujemy i też bardzo często, jaki mamy stosunek do swojego rozmówcy, są w tym głosie zawarte. O głosie można naprawdę bardzo długo mówić i zapewniam Was, że nie jest to ostatni odcinek z tego tematu. Tak więc śledźcie kanał Pani od Komunikacji uważnie, a ja już dziś zachęcam Was do subskrybowania, zostawiania komentarzy i lajków i do zobaczenia wkrótce.